Jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o sprzedaż. Jest to historyczna wielkość sprzedaży, 61% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to zgodne z naszą strategią, którą żeśmy przyjęli w zeszłym roku, dynamicznego rozwoju spółki, tak żeby w 2024 przekroczyć poziom 500 000 000. Więc ten kierunek, który żeśmy sobie wyznaczyli, realizujemy go konsekwentnie, czego przykładem jest również wysoki poziom kontraktacji na poziomie 320 milionów. Pierwsze półrocze, no wszystkich zaskoczyła wojna. To miało bezpośredni wpływ na dostępność materiałów, jakim jest stal konstrukcyjna. Ten łańcuch dostaw był bardzo mocno zachwiany. Te ceny były wręcz nie do oszacowania, to znaczy wzrost cen był nie do oszacowania. Tak jak też prezentowałem na wynikach, w miesiącu kwietniu, w maju ta cena stali zawędrowała do 12 zł, do ceny, której kompletnie nikt nie był w stanie przewidzieć. My, posiadając duży backlog, no musieliśmy na bieżąco z tymi ryzykami sobie radzić i jak najbardziej usiadać, mitygować. Dziś myślę, że jesteśmy już w takim momencie, kiedy to zagrożenie zostało zmitygowane. Znaczy, widzimy trend spadających cen stali, co nas cieszy. Niemniej jednak no zobaczymy, gdzie ona się zatrzyma. Tak jak też prezentowałem, dzisiejsza cena stali jest dalej 100% wyższa niż rok temu w styczniu, więc te wzrosty są dalej bardzo mocno istotne. To znaczy lepsze wyniki mówią o sprzedaży i o kontraktacji. Niestety my na poziomie EBITy pierwsze półrocze zamknęliśmy stratą, ale też tak jak mówiłem, wszystkie kontrakty zostały uwzględnione obecne ceny stali, więc jakby te wzrosty mamy już w wynikach ujęte. Generalnie nasza strategia, którą żeśmy przyjęli, podzieliła spółkę i zdywersyfikowała trochę portfolio. Oprócz tego korowego biznesu, który dotychczas mieliśmy, czyli dostawa i montaż konstrukcji, skupiliśmy się na bardziej kompleksowych ofertach dla naszych klientów. I myślę, że to jest dzisiaj pokłosie tego, że te straty, gdyby nie strategia realizowana konsekwentnie, te straty mogłyby być dużo wyższe. KGHM to były kontrakty, które kończyliśmy i one z punktu widzenia przychodowego w pierwszym półroku były istotne. Najważniejsze kontrakty, no myślę, że to, żeśmy weszli na olefiny w Orlenie dzięki Hyundaiowi, czy razem z partnerem, realizujemy to dla Hyundai'a. Myślę, że to jest taki kluczowy kontrakt, który gdzieś tam w naszym backlogu się pojawił. Kontrakty zagraniczne, o których też wspominałem i konsekwentna współpraca z Budimexem w ramach czy to obiektów mostowych, czy budownictwa kubotorowego. Myślę, że to jest coś, co będzie w przyszłości nakręcać wynikami mostu stalu. My od kilku lat realizujemy dostawy konstrukcji stalowych. Można byłoby rzec, że jedna wytwórnia pracuje w pełni na potrzeby eksportu. W tym roku zrealizowaliśmy już 40 milionów dostaw. To, co bardzo mocno rozwijamy, to są te rynki ościenne, czyli Czechy i rynek brytyjski. To są te rynki, gdzie potrzebne są dodatkowe certyfikaty, więc te certyfikaty się ubiegamy z sukcesami. Pierwszy już mamy, drugi. Mam nadzieję, że w sierpniu uzyskamy. Co jest dla nas ważne, również weszliśmy w obszar montażu konstrukcji. Pierwszy kontrakt, który realizujemy dla firmy Dosan w Niemczech, w Dieslaken. I to już jest kontrakt w formule dostawy konstrukcji, montażu obudowy, być może również pomocy przy montażu urządzeń.